Dobra, ty tu postój. Chociaż czy ty odwiedzałaś w ogóle? Tak, odwiedzałaś to miejsce. Ale mogła nie odwiedzać tej sali Walhali. Nie pamiętam, czy odwiedzała. Dobra, wiesz co, Tarnom? Daj jej ten zwój. Niech ma. I ona tutaj jeszcze coś porobi. O, ty możesz jeszcze te bohemoty dołożyć nam. Inne takie. Szkoda, że nie da się szybciej ulepszać jednostek. Chyba, że się da, tylko o tym nie wiem. O. Dobra, ty se stój. No, biegajcie szybciej. Masz za dużo bohaterów. Atakujemy centaury. Dużo tych centaurów tu się natworzyło. Teraz chwila prawdy. O, miała to odwiedzone. A już zapomniałem kiedy. Ona miała tutaj okazję być. Ty się schowaj w zamku. Chwila. Nie chowaj się w zamku, tylko będziesz szedł po zaklęcie dla siebie. Tak. Chwila. Bo wydaje mi się, że... O! Chyba nie będziemy widzieć ruchu wroga teraz. Tak, była taka opcja. Może to będzie znaczyło, że będzie szybciej teraz wszystko zobaczyć. W sensie tury będą się szybciej rozgrywać. Ale nie wiem. A weźmy się tu na chwilę, tak zróbmy. Taki deska jest na dole. O! Jest! Nie widać ruchu wroga. Muszę z tego częściej korzystać. W ogóle wcześniej nie pamiętałem, że jest taka możliwość. No i teraz... Jaką sobie armię zrobimy? Na pewno behemoty weźmiemy zamiast gnoli. Roki weźmiemy zamiast bazyliszków. Cyklopy weźmiemy zamiast gorgon. Uruków też bym chciał mieć w sumie. Może zamiast hydr? Chociaż oni mają szybkość 5, to oni spowalniają mi armię. Niech będzie tak jak jest. A ci jaką mają szybkość? 6. A to też są wolni. Chwila. Nie, to zamiast reptylionów wolę uruków. O. W ten sposób. No i z taką ładną armią gnamy naprzód. Tak, Sauruk też idzie. Możemy go w ogóle tutaj od razu? O, jest. Da się, świetnie. Okej. Zaraz się okaże, że... Mirlanda jeszcze zanim dotrze do wroga będzie miała ten swój maksymalny poziom. O, zielone smoki. Nosoberwą. Sauruk do przodu. Aż jestem ciekaw, czy tutaj naprawdę te artefakty na czarnym rynku się nie zmieniają. O, mistrzowskie znajdowanie drogi. Nie, no nie zmieniają się. Bo... No bo w piątce się zmieniają co miesiąc.
Fajnie by było, jakby się zmieniały. Wtedy takie można by było mieć artefakty. Tak wiele ich. A! Jeszcze tu! Tu zapomniałem, że jest obóz najemników. No. Więc Sauruk też się cofa. A nie, on ma to odwiedzone. Super. No i w sumie może Tarnuma też tu trzeba zaciągnąć. No, akurat gwiazda zwiększa moc, to mocy nie musimy mu zwiększać, ale jak coś innego będzie, to może jeszcze go tu przytargamy. Dobra. Tak sobie tu sieć na razie. A zresztą i tak będziesz musiał iść do tej gwiazdy. Okej. No. Pięknie. No i mamy zaklęcia czwartego poziomu w końcu jakieś dostępne. A poza tym czas atakować wroga. Możemy mu przywrócić ruch. Nie wiem, zobaczmy, czy taki jest dość dobry. O, ma 5 co najmniej smoków rdzawych. Ojej. Ale wymiota szybko. Nie, no to tak szybko to ja nie chcę. Nie zdążę zauważyć, gdzie on chodzi. Schował się w zamku. Dobra, odbijemy mu ten zamek najpierw. O, pikinierów 500. Ładna armia. Najpierw mu zajmiemy zamek, zobaczymy w ogóle, czy to jest jego ostatni, czy nie. A. Co to ma znaczyć? No, trochę mnie zatkało. Mamy oślepienie. Mamy błyskawicę tytana, która zadaje 600 obrażeń. No też w szybkiej walce to wróg nie używał na pewno zaklęć. Więc myślę, że teraz będzie różnica. O, nasza błyskawica 435 zadaje obrażeń. Ale oślepmy tutaj kogoś. Tyrys jako specjalność ma chyba kawalerzystów. To ich oślepimy. Tylko że ona ma dużo many niestety. Może uleczać swoje jednostki. O, pięknie. Wszyscy spowolnieni. Dobra. Ci nie będą grać, na szczęście. Są oślepieni. Brawo. Może wiwerny to był zły pomysł. One nie są wcale zbyt silne. Te rdzawe smoki. No, one sporo zamieszania tutaj powodują. Ale może gryfy zaatakujemy jednak. O! Co już za obrażenia. Może trzeba było wziąć armię tylko z twierdzy, ich na pewno mamy więcej. O, i tak sobie zrobiłem, że tutaj nie pójdziemy nigdzie hydrą. Znowu jakiś błąd popełniłem. Niezbyt fajnie jest. Dobra, kolejną jednostkę oślepimy. Kuszników.
Tak, w tym momencie wieże to już nie mają żadnego znaczenia. On się uparł na jednostki strzelające. Widzę. I oczywiście jego krzyżowcy zaatakują mi. Kogokolwiek. O, on też ma oślepienie. No świetnie, że się tym chwalisz. No proszę. Z tym spowolnieniem, co mi zrobił, to normalnie nie mogę nigdzie dolecieć. No ale statystyki to my mamy dużo lepsze niż oni. Tyle dobrego. O, dużo mnichów możemy załatwić. Znaczy kapłanów. Co? Krzyżowiec oberwał od swojej własnej fosy? Ale jaja. Dobra, oślepiamy. Oślepiamy mnichów. No kapłanów. Lepszonych mnichów. Nie, ja myślę, że to się uda wygrać. Komputer tutaj zlamił po prostu. Bez magii. A one mają strasznie dobrą obronę, bo ważki im zadadzą maksymalnie 600 obrażeń, a gryfom dwa razy więcej. No dobra, atakujemy ich. No nie, oślepił mi kolejną jednostkę. Dobra, możemy znowu smoka. Jego oślepienie trwa tylko 8 tur, tak? Bo to zależy od tego, ile mamy mocy. Nasze oślepienie trwa 17 tur. Mamy 17 mocy. Dobra, zaatakujmy tych. Krzyżowcy, jak przywalą dwa razy, to... to też są silni. Ale tak naprawdę oślepimy ich sobie. Dobrze, że tej many mamy tak dużo. No i widać teraz, dlaczego wolę grać magią. Dobra, dobra. Tyris zaraz skończy się mana, to już nie będzie tak nam rzucać tymi wszystkimi oślepieniami. Musi się nauczyć, że oślepienia to nasza działka. No i tak samo ze spowolnieniem. Tak naprawdę jak teraz oślepimy wszystkich naszych wrogów, to możemy czekać, aż zejdą te negatywne efekty z nich. O, i teraz wykorzystajmy sobie ten piorun, błyskawica tytana. Albo moglibyśmy sklonować jakąś naszą jednostkę. Klonowanie, zobaczmy. Sklonujemy sobie ptaszki. No i te ptaki nie są oślepione oczywiście. Zaatakujemy te gryfy. No oczywiście kopia umiera na jednego strzała, bo gdyby tak nie było, to byłoby zbyt potężne. No ale będzie po gryfach już. No, znowu się zmartwiłem, że się nie uda nam pokonać wroga, ale jednak jest okej. Która to jest tura? Rozpoczyna się tura 7, to zaraz będziemy już... nikt nie będzie spowolniony. Dobra, możemy nawet sobie to strzelić. Dobra, poczekajmy, żeby nie było już tego
Kląd wszystkich. A, ja mam uleczenie grupowe, zapomniałem. Tak, wszyscy są już teraz sprawni. Pomyślałem, że nie mamy tutaj grupowego uleczenia, ale mamy. Ono zniosło nam wszystkie te negatywne efekty. Więc możemy na przykład zająć się którąś z tych jednostek, co tu są. No i wszyscy są szybsi od tych, no prawie wszyscy, od krzyżowców, więc możemy ich atakować. O. Tak, jak wszystkie pozostałe jednostki są oślepione, to on nie ma w ogóle nic do powiedzenia już. Możemy zniszczyć namiot. Teraz w sumie trzeba skupić się na tych. Spowolnijmy ich. Tak, mają teraz 8 szybkości. To prawie wszyscy będą przed nimi. Tak, czempioni atakują o 5% punktów więcej obrażeń za każde pole, które przejdą, więc warto ich zablokować, żeby nie mogli wchodzić. O, nawet nie wszystkimi jednostkami ich zaatakujemy. W sensie, nie zmieszczą się. O, o! Znowu to spowolnienie zrobił. Aha, bo mnie spowolnił. No tak, spowolnił mnie, to był pierwszy. Ale ja znowu się uleczę. On nie ma już many, więc już nas nie będzie spowalniać. No, mocno obija. Ale już niedługo. Okej. No, nie ma tych czempionów. Poczekamy może na nową turę. I teraz będziemy atakować. Może zaczniemy od klona. Nie teleportacja. Klonowanie. Tutaj. O. A, klon miał atakować. Myślę, że klon będzie teraz. No, nieważne. Już trudno. No to klon zaatakuje kuszników i behemoty zaatakują kuszników. No i elegancko. Dobra, udało się. No, tu. No, to była największa bitwa dotychczas. Mirlanda oczywiście ma już maksa doświadczenia. O, Tyris miała śmieci. Mamy atak zwiększony. O, on sobie nie zbudował Bractwa Miecza. O, gdyby zrobił, to miałby jeszcze jakieś troszkę większe szanse, bo miałby większe morale. O, a tutaj mamy łańcuch błyskawic i modlitwę. No to Mirlanda teraz będzie silna, bo modlitwa jest bardzo silnym zaklęciem. I to zaklęciem z magii wody. Zwiększa siłę ataku, siłę obrony oraz szybkość wybranego oddziału. No, na mistrzowskim poziomie magii wody oczywiście wszystkich oddziałów. No więc będzie wymiatać. Sauruk tutaj będzie zagrożony, jeśli tak wyjdzie po prostu. Może niech z armią wyjdzie. No okej, poczekajmy jeszcze. I co jest wyżej? Czy on ma jeszcze jakieś miasto? O, tu jest... Tutaj też jest fioletowa brama? No teraz się zdziwiłem. Teraz się bardzo... Aha, tutaj jest teleport. Może ten teleport nam wyjaśni.
O co tu chodzi? Tutaj jest ten Cuthbert. A, wróg uciekł. Jak może uciec, to znaczy, że ma jeszcze jakieś miasto. A spróbujmy go... Aha. No, nie udało się. Adela. Adela duże straty nam zrobiła. No, pokażę, jak działa modlitwa. O, proszę bardzo, wszyscy teraz są super przyspieszeni. O, na łańcuch piorunów nam zarzuciła. Dałoby się to jakoś temu zapobiec? Kto to jest taki szybki? Anioły. No, spróbujmy. Troszkę to poprawić. O. No, z tą modlitwą, jak widać, można daleko zajść. Kryształowe golemy. A, nie udało się wszystkich. No nie, no on zrobi nam ten łańcuch i tak. Chyba nawet gorzej wyszło, ale trudno. O, szkoła magii. To możemy się jeszcze poprawić. Czerwona brama. No za czerwoną on może wyjść. To widać. Tak, odwiedźmy sobie stajnię. Odwiedźmy pobojowisko. Niczego nie ma? Nie ma. Piramidę on pewnie odwiedził, ale... Tak, spróbowaliśmy chociaż. W piramidzie zawsze Mirlanda mogła dostać nowe zaklęcie jeszcze. No nie. Ten też tutaj jakieś zaklęcie rzuca. I ma całą masę many. Ale nie, no spróbujemy, żeby nie uciekł. Bo Ingama cały czas na niego polowaliśmy. Żeby tutaj nam dał swoje artefakty. No on ma tylko pikinierów dużo. O, możemy Hydrą zaatakować teraz dwóch naraz. Wy też możecie tych tutaj wsiąść. Och, jednego. Ocalili se. No i teraz może weźmy sobie, uleczmy naszego behemota. No i kogo by tu wybrać? Niech będą te złote golemy. No, jeszcze przetrwały jakieś. Wy atakujecie halabardników. Możecie golem, tak, cyklopy zaatakować. O, ci jeszcze przetrwali. No i on ucieknie, przez to, że jeden malutki oddział mu został. Dobra, z rajonem nie będziemy się bawić. Widzę, że tu miał jeszcze arenę walk. Czyli jeszcze tutaj miał dodatkowe przyrosty. No i zobaczmy, co jest za tym czarnym strażnikiem granicy. Coś czuję, że tutaj jest fioletowy namiot po prostu.
byśmy sobie mega utrudnili, gdybyśmy wcześniej to odblokowali mu. No tak, ja też tutaj mógłbym jakąś armię zwerbować. O. Od strony rozpalonego słońcem horyzontu zbliża się grupa rycerzy, dawno temu zaginionych na pustyni. Jak można się domyślać na podstawie ich pełnych szaleństwa oczu i spalonych słońcem policzków. Trzymajcie się z dala, podłe demony, krzyczy ich dowódca. Jesteśmy strażnikami skarbów naszego władcy, cofnijcie się. No okej. Okay. Faktycznie jest tu fioletowy namiot. No i możemy już zaszaleć wreszcie. Tutaj Adelaida zostanie pokonana. Na pewno. No, uciekła. Wróg lubi uciekać. No i zaraz Sauruga tu. Aha. Co ty masz? Adela jest słaba. Czemu nas pokonała? No i czemu? Czemu takie straty ciągle dostajemy? Weźmy ich, załatwmy. A nie. A nie będziemy się tutaj jakoś męczyć z nimi. No bo po prostu można takie coś zrobić. O. Papa. O! Ona ma ducha opresji. Duch opresji niweluje wszystkie premie za morale. Dlatego nie mieliśmy żadnych morali tutaj z nią. No ale już będą. Dobra, Sauruk. Sauruk bierze armię. I idzie tutaj zbierać sobie bonusy. Gdzie te bonusy były? Na pewno była gwiazda. Tutaj teraz ty sprawdzisz, co jest na północ. Okej. I tyle. Co to jest napisane? Witaj w Bracadun, krainie magicznego piękna i pięknej magii. Czyli widocznie bardziej na wschód jeszcze jest Bracadun, a tutaj to właśnie zamek ma swoje terytoria. Dobra, masz moc plus jeden. Tutaj coś jeszcze jest? O, jest czerwony. No to pięknie. No to prawie już koniec, wow. Tak, normalnie jeszcze Tarnumowi bym dał te wszystkie premie, ale on z zaklęć nie korzysta. No chyba, że miałby znowu możliwość tego portalu miejskiego używać. To wtedy fakt, że byłoby dobrze zwiększyć sobie wiedzę. No to szybko zwiększymy sobie wiedzę. Czemu ty nie możesz przejść? A pieski stoją, dobra. Tak, Tarnum zwiększy sobie wiedzę. Czemu ja ci to kazałem odwiedzić? Teraz Sauruk. Czy ty odwiedziłeś? Odwiedziłeś, masz modlitwę. Tu jeszcze idziemy zwiększyć sobie moc. Ty do przodu. No i teraz możemy przejść tutaj przez tę bramkę. No jeśli pozwolą nam. O, tutaj kolejne stoją jednostki. Ty czekasz. Dobra, ty masz większą moc i ty już sobie nic nie robisz. O, chcieli się przyłączyć. Trochę późno. Trzeba było wcześniej pomyśleć.
Tak, jedziesz tutaj. O, ale to była długa kampania. Misja. Tak, zwiększymy mu wiedzę. On ma tylko dwa mocy. To jest straszne, że tak mało mocy ma. Aż nie mogę na to patrzeć, więc pójdziemy też do gwiazdy. Chociaż jeden, ten punkt mocy więcej będzie miał, nawet jeśli mu nie jest potrzebny. No. Proszę bardzo, jeszcze zrobię jeden zapis, ostatni. Świetnie. I Mirlanda do dzieła. Tak, jeszcze uciekł. A nie, nie uciekł. No i tu nie ma co walczyć. A Inga miał słabe artefakty. Ale teraz cały czas mam pytanie, skąd on miał te rdzawe smoki? Czy on cały... Nie no, skąd on mógł je mieć? Nie miał tu żadnego siedliska rdzawych smoków. Ciekawe. No w każdym razie, gratulacje! Wszyscy twoi wrogowie zostali pokonani. Odnosisz zwycięstwo.